Tomku, do Bielska-Białej przyjechał dzisiaj lider i przyszły ekstraklasowicz. No i wyjechał z niczym. Bardzo dobry wynik z Sandecją. No prorokuje na przyszłość, że kolejne te dwa spotkania w pierwszej lidze również. No liczymy na to, że będą zwycięskie. No myślę, że przed tym spotkaniem dużo sobie powiedzieliśmy wewnątrz zespołu. No pozostaje nam jeszcze na teraz dwa mecze z Górnikiem Zabrze i z Kluczborkiem i wszyscy chcemy te dwa mecze wygrać. Tak samo było tutaj przed Sadecją, po tym zimnym prysznicu w Siedlcach. Taki mecz był nam potrzebny. Do samego końca wierzyliśmy w korzystny rezultat, stwarzaliśmy sobie sytuację, brakowało wykończenia, ale myślę, że dzisiaj wszyscy, cały zespół, sztab szkoleniowy i kibice zasłużyli na duże słowa uznania, bo podnieśliśmy się po ciężkim meczu w Siedlcach, gdzie nie ukrywam, no wiele osób już było załamanych, ale powiedzieliśmy sobie, że no gramy do końca, gramy dla tych kibiców, którzy cały sezon w nas wierzyli, przychodzili na stadion i teraz mamy fajny mecz w Zabrzu, także wszystkich zapraszamy, bo na pewno będziemy z naszej strony starali się grać o jak najbardziej korzystny rezultat. Cały zespół mocno harował dzisiaj na boisku przez 90 minut, ale zwycięstwo zapewniła dwójka, która już to w tym sezonie nieraz robiła. Po raz kolejny gratuluję Ci bramki z rzutu karnego, które wykonujesz w tym sezonie no nienagannie. To znaczy, te bramki to jest etap końcowy pracy całego zespołu. Myślę, że wszyscy włożyli w ten mecz dużo energii, zdrowia, zaangażowania, jakości, także to jest tylko wypadkowa tego. Myślę, że każdy zasługuje na pochwały. Teraz mamy dłuższy tydzień po tym maratonie na regenerację i myślę, że w dobrych humorach go przepracujemy, o ile można powiedzieć, że mogą być dobre humory po tym, jak niestety nie udało nam się tego celu głównego osiągnąć, ale piłka nożna uczy pokory i my będziemy pracować, żeby do Bielska wróciła Ekstraklasa. Miejmy nadzieję, że to stanie się już w najbliższym czasie. Tak jak powiedziałem, no, powiedzieliśmy sobie to w szatni, że obojętnie kto tutaj zostanie, będzie chciał dla Bielska tą Ekstraklasę zrobić.